Co jest, Marlenka? Co jest? No cios ostateczny. Hej, witajcie ludzie, z tej strony Enrux, a to jest kolejny vlog na moim kanale. Pozwolicie, że sobie po prostu tak stanę albo siądę sobie nawet. Nie no, nie będę siadał, bo to głupio wygląda, po prostu się lekko schylę. Więc witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Bardzo dawno nie było vlogu, będę może troszkę niżej stał. Więc co? Co ja mogę tu powiedzieć? Wiecie, co się obecnie dzieje na oczywiście polskim YouTubie. Wygląda to tak, tak, tak i tak. Czyli po prostu dramat, jest dramat. To już kiedyś mówiłem wam we vlogu, już kiedyś wam mówiłem to na streamie, że obecny YouTube jest tragiczny. Tu wszystko się już zaczyna naprawdę sypać. Każdy kradnie pomysły od każdego, na przykład to, co się stało z mrówkami Dawida Franka. Nagle taki pomysł sobie wzięli Rezy i oczywiście Stew, sorry za moją fryzurę, ale dopiero łeb umyłem, więc taka dziwna jest trochę. No więc to tak wygląda, że kradnięcie pomysłów. Już kiedyś na live mówiłem, że youtuberzy będą się ze sobą bić. W 2017 powiedziałem to na live z MTA San Andreas. Co się stało? To się stało, że youtuberzy się zaczęli ze sobą bić. Pierwsze chyba zapoczątkowanie jest na rosyjskim YouTubie. Teraz doszło do pierwszych pojedynków w Anglii pomiędzy KSI-em i Joe Wellerem. KSI wygrał, to było wiadome, bo KSI już bardzo długo chyba trenował sztuki walki. No i co? Nagle się to przeniosło na polski YouTube. Tak jak widzieliście, pierwsza walka, jaka miała się odbyć, to Boxdel versus Guzik. Niestety walka nie dojdzie do skutku, z tego co wiem. Nie znam dokładnych źródeł, gdzie to jest napisane, ale po prostu do tego nie dojdzie. Ale jest kolejna walka, Rafonix versus Daniel Magical. Mówiłem, że się będą bić i no myślę, że coraz gorzej jest na polskim YouTubie. Nie ma już, znaczy coraz więcej takich kanałów typu Rafatów powstaje, czyli Daniel Magical. Wiem, że po tym filmie może naprawdę spory hejt na mnie poleci, ale nie interesuje mnie to. Ja chcę powiedzieć swoje zdanie o obecnym polskim YouTubie, bo jestem tu już 6 lat, więc wiecie, o co chodzi. Muszę coś od siebie powiedzieć w końcu. Tak, tragizm, który się dzieje teraz na YouTubie, to tak jak wam pokazywałem urywki z filmów, tutaj na górze, to różne Rafatusy i tak dalej. No Rafatus ostatnio z Marlenką, to co oni zrobili, dlatego był taki wstępniak śmieszny, mam nadzieję, że fajnie wyszedł. To co oni ostatnio robią, różne, wiecie o co, nie będę tutaj gadał, bo ogląda też mnie niektórzy widzowie, którzy mogą nie wiedzieć o co chodzi, więc nie będę wiedział, ale wiecie tylko tyle, że po prostu to jest takie dno teraz, to co się dzieje, takie kanały, jakie powstają niektóre, no to jest po prostu dno. Tak samo no, te walki teraz, co będą, to mówiłem. 2016 to był rok dram, 2015 chyba też, 2017 to był alkoholizm i 2018 to będą walki. Zobaczycie, że to co się teraz dzieje, czyli Rafonix kontra Daniel Magical, to nie będzie ostatnie, bo YouTube coraz bardziej się robi dla ludzi, którzy, znaczy robi się taki, że kumple lub w ogóle ktoś, kto się nie lubi, zacznie się za niedługo bić. Na przykład Rezy kiedyś był kumplem Stew, teraz oni się nie lubią. Nie wiem o co chodzi, nie wiem jak to jest. No YouTube po prostu upada. Polski YouTube już upadł dawno, ale on jeszcze bardziej upada i upadać będzie. Tak samo jest z rosyjskim YouTube'em, angielski również już nieco, no upada. No zagraniczne też są, no niezbyt, ale to co się dzieje na polskim YouTube'ie, to przewyższa wszystko. No nigdzie tego w sumie chyba nie ma. Mówię, już nie ma tylu dram, co były, chociaż są. Dużo jest patologii dalej na YouTubie. YouTube nic z tym nie robi. Jedynie co, to usunął po prostu Rafatusa z YouTube'a. I to wszystko. I powiem wam tyle. Nie ma tak dużo tych patologicznych kanałów. Jest kilka tylko. Właśnie Rafatus czy Daniel Magical. No właśnie, chociaż oni się ostatnio uciszyli, ale ogólnie teraz to jest rok bitew. Nie już patusów,
tylko rob bitew, zobaczycie co się będzie dalej działo. Mam nadzieję, że YouTube się troszkę zmieni w końcu, bo to co się teraz dzieje, to jest istny dramat, tak więc mam nadzieję, że ten vlog wam się podoba, taki powrót fajny. Tutaj gdzieś będziecie mieć odnośnik, o tutaj możliwe do playlisty vlogów, tutaj bo możecie zasubskrybować kanał i na dole macie wszystkie linki do fanpage'a, macie linki, linki macie do mojego, do mojej grupy dla widzów. No i tam może możliwe, że będzie jakiś odnośnik do Steama. No i co, dzięki za oglądanie tego vloga, piszcie tematy, napiszcie co wy, jak wy to widzicie ogólnie o tych no o tym YouTubie naszym kochanym. Nie, na przykład niektórzy YouTuberzy, których uważają niektórzy za patusów, dla mnie nie są, na przykład tutaj chodzi o Górala, niektórzy go uważają za patologicznego, nie jest on patologiczny, ja lubię go bardzo oglądać, ma fajne pomysły, chłopak niech się rozwija, mimo że tam jest alkohol, to nic takiego, wiadomo, nie ma tam aż nic złego takiego, fajne ma pomysły na jakieś biwaki, plażowania, więc tu nie ma nic złego, nie wiem, więc no co, dziękuję za oglądanie, mówię, trzymajcie, hejo, papaj, cześć!